Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie bardzo klasyczny polski obiad, taki, którego wiele osób uwielbia, a niektórzy nienawidzą. Chociaż tych drugich jest, wydaje mi się, o wiele mniej, ponieważ będzie to wątróbka. Wątróbka z sosie cebulowym. A dlaczego w sosie cebulowym? To już się za chwileczkę dowiecie. Podam z ziemniakami i z czerwonymi, zasmażanymi buraczkami. O, to chyba uwielbiają wszyscy. Dobra, zaczynamy od buraków, bo najpierw je podsmażymy, odstawię i później zajmiemy się kolejnymi rzeczami w tym naszym pełnym obiedzie. Dobra, zobaczcie, mam tutaj trochę ugotowanych czerwonych buraków, buraczki ćwikłowe i jedno jabłko. Ale zanim będę tarł, pokroję jedną niewielką cebulę w kostkę i zacznę ją obsmażać, bo ja uwielbiam buraczki z cebulą. Wiem, że wiele osób tak nie robi, że podsmaża tylko same buraki, ale ja uważam, że dodanie troszkę cebuli takiej zrumienionej nadaje fajnego, takiego, wiecie, wspaniałego smaku. Kostka nie musi być bardzo drobna. Gotowe. Więc teraz do garnka wrzucam kawałek masła, bo będę obsmażał na maśle. I od razu mogę wrzucać cebulę. I czekamy chwilę, aż cebula dobrze się zeszkli. W tym czasie będziemy ścierać buraki. Ścieram na grubych oczkach. Buraczki są starte. Teraz zetrę średniej wielkości jabłko. Nada takiego, wiecie, lekko winnego posmaku. Również ścieram na grubych oczkach. Jabłko tylko wyszorowane, nie obierałem. Gotowe. Buraki i jabłka mam starte, więc zajrzyjmy do cebuli. Jak już widzicie, cebula zaczyna się mi tutaj dobrze rumienić, więc dodajemy buraki i jabłka. Wcieram również ząbek czosnku. Więcej nie trzeba. Następnie buraki możemy przyprawić solą, świeżo roztartym czarnym pieprzem. I od razu dodaję płaską łyżkę octu balsamicznego. Nada pięknego, aromatycznego smaku. Wrzucam teraz łyżeczkę cukru dla zrównoważenia smaku. Podsmażał będę jakieś 10 minut maksymalnie. Buraczki niech się podsmażają. Ja w tym czasie pokroję 3 dość duże cebule. Będę je kroił w piórka. To już jest przygotowanie na sos cebulowy. I pokażę Wam fajny trik. Samą wątróbkę będziemy przygotowywali już na sam koniec, ponieważ ona potrzebuje dosłownie kilku minut. To jest wątróbka drobiowa, obczyszczona już, żeby Was tutaj nie przynudzać. Zobaczcie, mam tutaj całą kupę cebuli, ale to dlatego, że to będzie cebulowy sos. Buraczki są już gotowe. Zobaczcie, jaki mają piękny, intensywny, czerwony kolor. Na patelnię wrzucam kawałek masła.
i dodaję cebulę. Teraz musimy przyprawić solą. Troszeczkę dodam cukru, nie za dużo, chociaż cebula i tak będzie słodka. I teraz czary mary. Dodaję dwie łyżeczki sody oczyszczonej. Soda wejdzie w reakcję z kwasem siarkowym, który znajduje się w cebuli, ale to dopiero za jakiś czas. Przykryję i będę dusił na małym ogniu około 20 minut. A sama wątróbka zajmie dosłownie minut kilka. A więc czekamy. Sos zrobił się pięknie jasno żółty. Coś fantastycznego. I uwierzcie mi, nic nam nie zaszkodzi. Tu nie ma za dużo chemii. Więc teraz tak. Cebulę przestawię na palnik z tej strony. A tutaj będziemy przygotowywali już wątróbkę. Wątróbkę będę smażył na niewielkiej ilości oleju. Musimy poczekać, aż tłuszcz się dobrze rozgrzeje. W tym czasie mogę obtoczyć wątróbki w mące. Niczym ich nie przyprawiam. Przyprawimy później, na końcu. Wątróbki mają taką tendencję, że one pryskają, strzelają, jak z karabinu. Możemy pomalutku odwrócić wątróbki. Co to się nam tutaj zrobiło? Magia. I obsmażam kolejną porcję. No i druga porcja wątróbek jest już gotowa, więc teraz przekładamy jedno do drugiego. Ale nie będzie to tak, że ta wątróbka wyląduje w tej patelni, tylko ta patelnia wyląduje w wątróbce. No i teraz całość możemy przyprawić delikatnie solą. Oczywiście świeżo roztartym czarnym pieprzem i ja dodam troszeczkę czerwonej słodkiej papryki, ale nie za dużo, ponieważ lubię. Jeżeli nie lubicie, nie dodajemy. Zobaczcie, jaka się wątróbka fajna zrobiła. Cebula rozłożyła się na czynniki pierwsze i złapała pięknego, jasno-brązowego koloru. Potrzymam na patelni dosłownie 5-6 minut i mogę podawać. Buraki są zrobione, ziemniaki już dochodzą i mój obiad jest gotowy, więc wyłączam wątróbkę. Zrobiła się delikatna i ma piękny brązowy kolor. I cebula jest, jakby to powiedzieć, rozpuszczona. A więc podajemy. Podajemy z ziemniakami. Teraz buraczki. Pamiętajcie, że buraczki również można zaklepać, zagęścić, robiąc zasmażki. Ja tego nie robię. Po prostu nie chciałbym czuć w buraczkach mąki. Wystarczająco dużo jest w wątróbce. I teraz najważniejsze. Spójrzcie tylko, jak wątróbka
pięknie wygląda. Coś wspaniałego. I ten gęsty, aromatyczny sos. A więc spróbujmy. Wygląda obiad na bardzo porządny. Wątróbka, zobaczcie, w ogóle nie jest twarda, jest delikatna, lekko różowa w środku. I jest po prostu przepyszna. Wow. I ten sos cebulowy. Przełamujemy smak buraczkami. Są lekko słodkawe, lekko kwaskowe, lekko winne. Coś wspaniałego. Spójrzcie tylko. Tak wygląda idealnie zrobiona wątróbka. A ja już się z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego. I pamiętajmy, że wątróbka to nasz narodowy przysmak. Po prostu rewelacja.